27 grudnia obchodzimy Dzień Narodzin dla Nieba, błogosławionej Sary Salkahazi, dziewicy i męczennicy. Miała 29 lat, gdy zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Służby Społecznej w Budapeszcie i nie została przyjęta. Cóż, pochodziła z zamożnej węgierskiej rodziny mieszkającej w Koszycach. Była dyplomowaną nauczycielką, utalentowaną dziennikarką. Ponieważ chciała poznać życie prostych ludzi, podjęła pracę jako stażystka w introligatorni, więc wykonywała najcięższą pracę. Przez pewien czas praktykowała w pracowni kapeluszy, była modystką. Została również aktywną działaczką Socjalistycznej Partii Chrześcijańskiej. Niedawno zerwała zaręczyny, była duszą życia towarzyskiego i nałogową palaczką. Trudno więc dziwić się decyzji przełożonych. Po roku, gdy rzuciła palenie, zawsze bliska była jej wolność, wprawdzie z oporami, ale została przyjęta do zgromadzenia. W niedzielę zesłania Ducha Świętego 1930 roku złożyła pierwsze śluby. Powierzono jej zorganizowanie katolickiego Caritas, najpierw w Koszycach, potem w mieście Komarom. Biskupi słowaccy powierzyli jej zorganizowanie Narodowej Organizacji Dziewcząt Słowackich. Powierzoną pracę wykonywała bardzo odpowiedzialnie. Równocześnie dużo pisała, kontynuowała pracę dziennikarską, wydawała węgierskie pismo Kobieta Katolicka, prowadziła księgarnię katolicką i przytułek dla ubogich i bezdomnych. Jej ofiarna praca nie była rozumiana przez przełożone zgromadzenia. Rozważała myśl o opuszczeniu zgromadzenia. Została. Po dłuższym przygotowaniu pozwolono jej złożyć śluby wieczyste w roku 1940. Jej zawołaniem były słowa: Alleluja, oto ja, poślij mnie. Pragnęła pojechać na misję, ale uniemożliwiła jej wyjazd II wojna światowa. Zgodnie z charyzmatem zgromadzenia pracowała wśród dziewcząt. Została dyrektorką Zrzeszenia Pracujących Dziewcząt Katolickich, które gromadziło około 10 tysięcy członkiń. Opiekowała się dziewczętami podejmującymi pracę w miastach. Zorganizowała dla nich możliwość kontynuowania nauki, opiekę socjalną i duchową. W roku 1944 wzmogły się działania wojenne na Węgrzech i za zgodą przełożonych ofiarowała swoje życie za współsiostry, szczególnie chore i słabe. Wtedy też w domach, w których mieszkały kobiety, ukrywano Żydów. Sara uratowała około 100 wyznawców judaizmu. Razem z siostrami i zaufanymi osobami pomagała przebywającym w getcie. W Boże Narodzenie 1944 roku w Budapeszcie, otoczonym przez wojska sowieckie, prowadziła rozważania dla sióstr na temat męczeństwa. 27 grudnia w towarzystwie innej siostry poszła do jednego z przytułków. Zauważyła, że trwa rewizja, mogła się ratować ucieczką. Świadomie weszła do domu, była przecież dyrektorką, to był jej dom i czuła się odpowiedzialna za niego. Została aresztowana. Przed wyprowadzeniem z domu zdążyła tylko uklęknąć w kaplicy przed ołtarzem. Zaraz z kilkoma jeszcze innymi osobami została zaprowadzona nad brzeg Dunaju. Tam została rozstrzelana. 17 września 2006 roku w homilii beatyfikacyjnej w Budapeszcie prymas Węgier, kardynał Peter Ergo, mówił: Siostra Sara przyjęła kulę swoich katów znakiem krzyża, który na sobie ręką naznaczyła. Uczyła dawniej młode dziewczęta, by znaku krzyża nie czyniły pochopnie ani pośpiesznie, bowiem ten akt jest przyjęciem ukrzyżowanego Chrystusa na sobie i do siebie. Aktem identyfikacji z tym, którego znak krzyża ma przypominać. W roku 1972 rząd izraelski i Instytut Yad Vashem zaliczył Sarę do sprawiedliwych wśród narodów świata. Błogosławiona Sara jest wzorem i przykładem wiernego, mimo trudności, realizowania powołania życia konsekrowanego. Niezrozumiana przez przełożone, tym bardziej ufała Panu Bogu. Wykorzystywała swoje uzdolnienia, doświadczenia zawodowe i nie wahała się oddać życia, by uratować wielu spośród Żydów. Módlmy się. Ojcze Niebieski, Ty przyjąłeś dobrowolną ofiarę błogosławionej siostry Sary, oddanej Twojemu Synowi. Prosimy Cię, aby przykład jej życia
wzbudzał w ludzkich sercach pragnienie jedności i miłości w dzisiejszym świecie podzielonym przez nienawiść i prosimy, by jej wstawiennictwo wyjednało nam Twoje miłosierdzie i jedność Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.